W Greenkanu wnętrza dekoratorski dziś temat, przedświąteczny. Wiem, że te tematy właśnie bardzo lubicie i te Was najbardziej interesują. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak dobierać ozdoby do domu, żeby wnętrze było strojne, ale jednocześnie bardzo harmonijne. Witajcie na pokładzie Greenkanu. Zaczynamy! Jak widzicie, trzymam w dłoni kokardę z aksamitu, przepiękną, w bardzo ładnym oliwkowo-zielonym kolorze, bo właśnie od kolorów w ogóle chcę zacząć. O złotej trójce Greenkanu ja już mówię tak wiele razy, że mam nadzieję, że już ta zasada jest wszystkim znana, czyli zasada trzech kolorów wiodących w każdej aranżacji, nieważne czego ona dotyczy. Ja dokładnie tę zasadę stosuję również, jeżeli chodzi o nasze dekoracje świąteczne, ale jedną rzecz chcę Wam powiedzieć, bo bardzo często dostaję takie pytania, że jeżeli mamy te trzy kolory wiodące, to co się dzieje z tym kolorem dodatkowym? Czy on musi być uzupełnieniem, czy może być troszeczkę bardziej wyraźny? I to właśnie o tym chcę dzisiaj porozmawiać. Kolor dodatkowy może być kolorem bardzo wyraźnym, albo nawet kontrastującym i właśnie jeżeli chodzi o święta, o dekorowanie domu na święta, wręcz jest to wskazane. W naszym domu te kolory podstawowe w tym roku, bo mówimy o tym roku, to jest właśnie taka oliwkowa, delikatna, pastelowa zieleń. To jest złoto, jako kolor, który tutaj chyba najbardziej w dekoracjach widać. No i oczywiście to jest biel. A kolorem dodatkowym, ale królem troszeczkę, który się bardzo tutaj wybija, jest czerwień. Wybierając mocny kolor dodatkowy, taki właśnie, który troszeczkę króluje, musimy jednak zwrócić uwagę na kwestię tego, gdzie on się pojawia. I teraz właśnie druga kwestia tego, co zrobić, żeby nasze świąteczne wnętrze było strojne, ale jednocześnie harmonijne. Ja mam taką zasadę, że tak jak mam złotą trójkę Greenkanu, jeśli chodzi o kolory, tak mam złotą trójkę Greenkanu, jeżeli chodzi o strefy dekoracyjne w domu. Zawsze tak komponuję przestrzeń domową, żeby główne dekoracje nie były wszędzie, tylko w trzech punktach domu. W naszym przypadku, zobaczcie, to jest kominek, a dokładnie girlanda nad kominkiem. To jest girlanda tutaj przy schodach, do której za chwileczkę jeszcze wrócę, za chwileczkę Wam o niej opowiem. No i trzecią taką strefą, której jeszcze nie ma, bo nie ma Wigilii, a my jednak choinkę ubieramy tuż przed Wigilią, będzie tą strefą właśnie pięknie udekorowana choinka. W tych kolorach, które oczywiście pojawiają się też w całym domu. I trzeci aspekt, o którym chcę opowiedzieć właśnie w rozumieniu takiego harmonijnego budowania świątecznej przestrzeni naszej domowej, strojnego dekorowania, ale jednak takiego miłego dla oka, to zabawa formą, fakturą, łączenie tego, co sztuczne, z tym, co naturalne. Ja bardzo często od Was słyszę takie uwagi odnośnie właśnie dekorowania, że no fajnie jest mieć tak pięknie udekorowany dom, ale to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy i strasznie dużo tych ozdób. Starałam się Wam już nie jeden raz mówić o tym, że owszem, trzeba mieć tak zwaną bazę, ja to tak nazywam, czyli grupę ozdób, najlepiej właśnie w ramach konkretnych kolorów, które co roku, wybierając tam daną podgrupę, będziecie mogli sobie używać. W moim przypadku ozdoby, które na przykład dzisiaj oglądacie, to są ozdoby trochę stare, połączone z nowymi i uwaga, połączone z naturą. Wszystkie girlandy tutaj przy schodach, które oglądacie, przy balustradzie, to są nasze gałązki świerkowe, zerwane z ogrodu. Takie gałęzie też możecie sobie kupić albo na ryneczku, albo nawet, nie wiem, pojechać gdzieś do znajomych właśnie, którzy mają ogród i poprosić właśnie o takie gałązki tego typu
girlandę możecie zrobić nad kominkiem. Jeżeli nie macie kominku, to może to być przecież komoda albo jakiś niski regał właśnie, albo nawet na górze właśnie ułożyć girlandę właśnie ze światełkami, z ozdobami i połączyć tą naturę, która nam takie właśnie strojne wrażenie da, z ozdobami, które już macie. Ja co roku trochę ozdób dokupuję rzeczywiście, ale to są zawsze ozdoby z tej samej grupy kolorystyczne, czyli na przykład po 5-6 latach my już tych ozdób mamy bardzo dużo. Jak zauważyliście dzisiejszy odcinek, partnerem dzisiejszego odcinka są Eurofirany i to nie jest przypadek, dlatego że wszystkie moje bombki w domu, myślę, że 90% właśnie są produkcji Eurofirany. Co roku sobie dokupuję, bardzo duża grupa bieli oczywiście jest, mam bardzo dużo bombek w kolorze szampana tak zwanego, czyli to jest takie delikatne połączenie złota z kolorem srebrnym. Jest oczywiście złoto i w tym roku właśnie sięgnęłam po takie kolory zielone, gdzieś nawiązujące do natury. Wymyśliłam sobie, że właśnie w tym roku chcę zrobić wokół schodów taką girlandę ze świeżych gałązek świerkowych, właśnie połączoną z tymi dekoracjami. Girlanda jest bazą i ja w tej girlandzie co roku po prostu jedynie zmieniam sobie kolory bombek. Ze złotego na białe, z białego na szampański z połączeniem z czerwienią na przykład. W tym roku na przykład mamy te gałązki czerwone jako dodatek. I na przykład bombki, które w tym roku kupiłam złote, zobaczycie, może w tej chwili oglądacie, że one właśnie wiszą na girlandzie, to są bombki, które są nowym nabytkiem tegorocznym. Zaopatrzcie się właśnie w takie bazy, w takie dekoracje, które będziecie mogli co roku wykorzystywać, uzupełniać je właśnie takimi drobnymi elementami. Sami zobaczycie, że już po 4-5 latach naprawdę tych dekoracji będziecie mieli dość sporo. Czyli nie trzeba wszystkiego naraz kupować, tylko właśnie sobie cyklicznie gdzieś tam to uzupełniać. I teraz na przykładzie naszej girlandy, przy której stoję, bo też nie przypadkiem jestem dziś w tym miejscu, chcę Wam pokazać, że tak naprawdę jeśli wykorzystamy naturę, wykorzystamy gałązki świerkowe, gałązki sosny, jakieś inne fajne gałęzie, którymi opatulimy nasz wybrany mebel czy miejsce w domu, to naprawdę wystarczy kilka elementów, tylko jest jeden warunek. One muszą być widoczne, takie zwracające uwagę, jak na przykład właśnie ta kokardka, albo jak gałązki, które w tej chwili widzicie, to są gałązki sztuczne akurat, włożone właśnie w te gałązki świerkowe. Jeżeli dodacie do tych kilku elementów światełka, bo to też jest coś, co ja już od wielu, wielu lat mówię i na Greenkanu na stronie, ale też opowiadam Wam o tym na naszym kanale. Światła, słuchajcie, takie te światełka na sznureczkach, na druciczkach, jak to ja na nie mówię, bardzo dużo świątecznej atmosfery wprowadzają do domu. I właściwie jeżeli połączycie te trzy elementy, czyli naturę, piękne dekoracje, które dokupujecie sobie co roku cyklicznie i właśnie dużo sznurów świetlnych, to jestem pewna, że uzyskacie spektakularny efekt i Wasze mieszkanie, Wasz dom na święta będzie na pewno bardzo strojne. Linki do tych wszystkich ozdób, o których dzisiaj mówiłam i które dziś oglądacie w mojej aranżacji, wlepię Wam pod spodem, żebyście nie musieli szukać. To są naprawdę fajne rzeczy, warte inwestycji, bo takie kokardy, bombki złote, bombki białe, bombki szampańskie, jakieś takie fajne serpentynki, które właśnie teraz oglądacie, to są rzeczy, które będziecie wykorzystywali co roku, tylko oczywiście zmieniając im funkcję. Na przykład te serpentyny właśnie złote w tej chwili wiszą na mojej girlandzie przy schodach, ale za rok na przykład będą na choince wisiały albo przy kominku po bokach. To samo z bombkami. Jednego roku przy girlandzie mogą być złote, drugiego roku białe ze złotem na przykład. Naprawdę to wszystko zależy tylko i wyłącznie od Waszej wyobraźni. A wierzę w to, że tej nie da się po prostu ograniczyć. Kochani, ja będę już kończyła na dziś. Wyjątkowe dziś zdjęcia, takie wieczorne, specjalnie właśnie tak sobie wymyśliliśmy, że chcemy Wam trochę tego naszego klimatu świątecznego oddać po prostu, być może zainspirować również tymi rzeczami, których ja użyłam, być może poszukacie własnych rozwiązań dekoratorskich. Nie żegnam się na długo, bo my się jak zwykle tradycyjnie widzimy już za kilka dni, ale zanim powiem do zobaczenia, jeszcze Was na chwileczkę zaproszę na taką malutką wycieczkę przedświąteczną.
Claus is on his way. Let's get ready for Christmas Day. A little bird on my shoulder whistled sweet and low. It's time to hang the mistletoe. Hurry up, follow me through the snow.